siema. Jest ogólnie dzisiaj 19 stycznia, piątek i razem z Piotrkiem i Adamem jedziemy na szkołę proroczą z Damianem Steinem. Także już nie mogę się doczekać, będzie fajnie, za jakąś godzinkę Adam po mnie podjedzie. Potem jedziemy po Piotrka, no i jedziemy do Katowic. Także taki weekend się zapowiada. Bądźcie ze mną, z nami, oglądajcie i no, lecimy. Just fake it and look interested, okay? Słuchajcie, co mogę rzec? Jest grubo. Jest naprawdę grubo. Są mocne treści. Słuchamy, pogłębiamy swoją wiarę, bo no, jesteśmy rzuceni na głęboką wodę, ale mi się podoba, jestem zajarany. Jest fajnie, nie mogę się doczekać jutra. Było dużo przeszkód? Troszkę. Bardzo? Troszeczkę było przeszkód. No, małe problemy z mieszkaniem i prawie dostaliśmy wykiwań na 2000 zł, ale to jest wszystko, wiecie, to jest nic w porównaniu do tego, że tutaj no, pogłębiamy swoją wiarę, uwielbiamy Boga i tak dalej. I to jest ważniejsze od jakichś tam ziemskich, kurde, że co? Że hajs? Czym jest hajs? Czekaj. Czym jest hajs? Śmieci. Śmieci. Święty Paweł mówi śmieci. Więc my też tak mówimy i uznajemy to wszystko za śmieci. No, chwała Panu. Piękne rzeczy się dzieją. Chwała Panu. No co, jak to się u Ciebie mówi? Hejka, kolejny kochani. Dzień. Kolejny dzień, szkoła prorocza z Damianem Steinem, czyli mamy sobotę. No i fajnie. Myślę, że dobre, piękne rzeczy nas czekają. I już za nie chwała Panu. This is our time. Mm-hmm. Co jest korzystne, co niekorzystne jest. Każda minuta może być ostatnią, a po niej nastąpi śmierć. Tyle wiem. Praise to Jesus. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mamy kolejny dzień, opuszczamy ten syf. Nie, powiedz ładnie, opuszczamy nie, no, ten. Jak im nas smarujemy opinię, oddadzą nam kaucję, która była diabelsko wysoka, że tak powiem. No i co? No i jedziemy. Jedziemy sobie trochę poprorokować, tak? Amen. Amen. Opinie. Ruinował mu reputację. Zachowuj się.
Pulling down his reputation. Wiem, że modliliście się o nawrócenie serca Marcina. Jest, jest, serdecznie. Właśnie idziemy sobie na obiadek do Pizza Hut. Mamy przerwę. Z kim idziemy? Z kim idziemy? Ja idę, idzie Adam Nieźnikowski, lider wspólnoty FS i Milena Adamczewska, słynna TikTokerka, vlogerka i youtuberka. Yo, znam ją. Wiesz, co się najbardziej poruszyło dzisiaj? Co mnie poruszyło? Ciężko powiedzieć. Szczerze, dzisiaj co mnie najbardziej poruszyło, to że Milena wstała o 6.30, umyła całą podłogę, pozmywała i wysprzątała nasz pokój. Jak ty się do tego odniesiesz w ogóle? Nie będę się odnosić. Bez odniesień. Mimo tego, że prosimy spać o 3, a szliśmy dopiero na 9.30. I my w sumie wstaliśmy sobie o 8 za nami. Szok. Jaki z tego morał? Kto wcześniej wstaje, jest niewyspany. Nie! Dzisiaj idziemy sobie do Pizza Hut. Jest przerwa. Adam. Idziemy. Powiedz coś. Mówię. Będę prorokował, uwaga. No. Ogląda ten film. Nie wstawaj później takich głupot, bo już będą mieli nas totalnie za sekciarzy i odklejeńców. A to nie jest tak. Po prostu my wierzymy, że Pan Bóg jest wszechmogącym Bogiem i naprawdę robi niesamowite rzeczy. Nie tylko 2000 lat temu, ale również dzisiaj. Tylko z tą różnicą, że dzisiaj chce się posługiwać nami. I to jest różnica, myślę, że na naszą korzyść, no bo to jest piękne mieć udział w tych pięknych rzeczach, które Jezus zaplanował na dzisiejsze czasy, więc chcemy się na to otwierać. No i chwała Panu. No i klasa, błogosławimy. A i teraz idziemy sobie jeszcze. Halleluja! I odwagę modlić się o więcej rzeczy z większą wytrwałością. When they were saints, no one would have got the miracles for them to become saints. Więc jeśli ludzie modliliby się tylko do świętych, którzy są świętymi.